Cześć, z tej strony Blumek.pl, a to jest kolejny odcinek z FNAF-a, tym razem Noc 4 oraz 5. Jest to dogranie z poprzedniego odcinka, który pociąłem, żeby wygodnie się oglądało. Także bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. A tu już się dzieje, Tu już jedziemy z tematem. Siema kurwa, jak tam? Co tam, Byniu? Jak życie? W sumie to ciekawe, czy kim dokładnie był Fongai, bo w sensie on teoretycznie skończył w kostiumie, tak? Został zadupiony przez... tutaj przez wesołą gromadkę naszych zwierzątek stalowych. You know. Och, ten dźwięk. Hate him. No i Golden Freddy robi roar. Roar. Look at me. I am very scary bear. Słychać tu ptaństwo wesołe. O nie, no i ty się siedzą teraz. Ja za. I oni teraz będą robić ten dźwięk taki. I tam siedzą teraz i wiecie, mają syndrom Tureta i im odpierdala tam szajba z tyłu tu. To Chica tam siedzi. Bonnie, przyjacielu! Nie, dobra, bo to tak czy inaczej to już jest po nas. No nie ma szans, jest pierwsza, no gdzie... Ciekawe, spróbujemy to zbagować. No ja tak nie lubię, nie wiem jak oni to robią, że powiem tak frupi i on robi w kółko ry, bo wiem, że jest taki błąd. Może był. Nie wiem w sumie, czy to naprawili. Jaki urocze, kurwa, to jest. Look at him. He's so adorable. Tu się nic nie wydarzyło. To się wytnie. No, no to jedziemy, no. Czwarta. Easy. Poprzednio szło easy, teraz te... machniemy za pierwszym razem. Żadne boniacze nie będą nam się tutaj wpieprzać. Chyba, że moje. No i ich już nie ma. Kurde, ale to jak to... Jak on się tam wpierdzielił wtedy, no? Przecież to było normalnie tak... No co za śmieć. Przecież to było dlatego, żebyśmy tam oglądali tą Chicę. Bo ja chciałem wam pokazać. Przecież wszyscy już to widzą. Ale ja zapomniałem, że oni tak robią. Chciałem wam pokazać, jakiego mają Tureta i jakim odpieprze szajba i... I oni mi zrobili kuku. Ale teraz przynajmniej nie będziemy słuchać, jak Fongai wypierdala flipa. Teoretycznie za Hong można by było podstawić cokolwiek innego i też będzie śmieszne. Oj, I did it again. To się na mnie zemści. Muszę przestać pieprzyć. Znaczy, że gadać, bo. Żadnych wycieczkowiczów? Bardzo mnie to cieszy. Ogólnie to... Nie chcę odwiedzić. Nie, w sensie... W tych czasach... Szczyp do ludu. Gdzie? Na co ty tu? Ja sobie tutaj siedzę, jest to cuchny. Mam wiatrak, który marnuje mi prąd. Chociaż kto wie, może gdyby nie ten wiatrak, dostalibyśmy udaru siedząc tutaj. Może tutaj jest, nie wiem, gorąco w chuj. Zresztą w później w FNAF-ach była ta mechanika, że jest gorący, trzeba włączyć wiatrak, bo się ugotujesz. Co by oznaczało, że nie wiem, nawiewy z kuchni napierdalają do biura stróżów nocnych, bo akurat rury im się skończyły i trzeba było to wypierdolić gdzieś. Przestań! Właśnie o tym mówiłem. Ja pierdolę, stop it. Właśnie miałem mówić, że jest jakoś za cicho, za spokojnie i mało
creepy się zrobiło nagle. Puk, puk. Kto tam? Boni. Jaki Boni? Boni mnie noga. Już wstaję. Naprawdę. Dobra, Chica sobie tam w swoim ulubionym miejscu, w sensie tam gdzie... What was noise? Chica siedzi tam gdzie miejsce kobiety. Ale śmieszny żarcik. No, mnie ściągną z YouTube'a. Zanim zacznę, to już mnie ściągną. Chociaż nie, na takich małych knypków to się kurwa nie patrzy. Porno z karłami, easy chłopie. Chociaż z drugiej strony tych małych się udupia i zabiera im się nie próbują się te filmy i one sobie leżą gdzieś na dnie i są niewyświetlane i subskrybent to nie działa. No i jesteśmy w dupie. Nie jesteśmy w dupie! O ludzie! To było po prostu... Ja nie wiem, ja nie... Nie mam pytań, nie. No, naprawdę, jest okej, naprawdę, tacy. Nie pytam, nie dopytuję, tylko że mogłaby już być czwarta. Nie chcę narzekać. Bo przed chwilą, kurwa, cudem uniknąłem zgonu z pół obrota w mój pusty łeb. Wiedziałem, że przyjdziesz. Tego nie wiedziałem! Nie no, internet mi zażarzać prąd. Ten już się poszedł. Ta znowu tu! Wydupiaj! Nikt cię tu nie chce. Gąsie. Okej, poszło sobie. Słusznie. Kazałem jej spieprzać w końcu. 25. No dobra, to już mi się nie podoba. Ja pana tu nie zapraszam. Goń się. Idź zobacz. Czy cię nie ma w schowku na miotły? Jebany konserwator powierzchni płaskich. Weź, idź. Jeden z drugim. No, słusznie. Też bym zrobił tak na naszym miejscu. Fear me, bitches. I have a high ground here. Anakin. Spieprzaj. Jak mi marnują prąd, teraz się wzięli. Już było tak cacy. No otóż, come on. Dobra, wiecie co? Może olejemy tego tutaj kudłatego fiuta. Ostatni raz na niego patrzę. Będziemy zaglądać tylko do foksiarza. Żeby się nie zdenerwować. No to i ta siedzi, no toż idź! Idź! No wypieprzaj, o ludzie! Co jest z tobą nie tak? Z tym twoim kurwa kaprasnym ryjem. Come on! Trzy, kurwa. Nie no. Nie, to się skończy flipem, come on! Dupę kurwa walone. Jeden procent. Jej! Piąta. Jak dobrze pójdzie, to zrobię szóstą. Chyba, że pójdzie ciulowo, to nie. I wtedy ewentualnie może spróbuję 20-20, ale to... Dobra, bo to już jest koniec zabawy. No, Fox już się wkurwił.
A jeszcze nie zaczęliśmy. Kurwa, się przestraszyłem. Zapomniałem. To też jest creepy. Nienawidzę takiego distortion. Oni czytają The Joy of Creation. Jakby was zastanawiało, skąd nazwa dla tego fangame'u. No, chyba tak to się nazywało. The Joy of Creation. I jest fangame The Joy of Creation. Swoją drogą też jest creepy w chuj. Dzień dobry. I do widzenia. Nasz kochany Bradbury już się denerwował. Tutaj w piątej nocy, to z tego co wiem, to Freddy chyba nawet nie jest na połowie swojej siły rażenia. Tak, powiedzmy, jeśli moc jest liczona w dwudziestkach i powiedzmy 20 to jest max od 0 do 20. No z tego co wiem, to gdzieś przy połowie to już jest prawie na maksa, a lekko powyżej połowy, nie wiem, na 12. To on już jest chyba w pełni swoich możliwości, bo po prostu szybciej się już nie da. Bo on wtedy działa na sekundy. W sensie działa dosłownie bez przerwy. I bez przerwy próbuje się załadować. Nie ma jakiegoś okresu, gdzie on się zastanawia nad sensem istnienia. Dobra, chicken fucker tam się kurwa rozbija w garach. O kurwa, ale żem zmarnował prądu. Chociaż nie, dobra, wskoczyła druga. To może nie jest najgorzej. Chociaż znając życie, to potem się zaczną wpierdalać drzwiami i oknami. Tak, żeby mi brakło prądu i żeby mnie zdenerwować i żebym był kurwa smutny i musiał to robić w nieskończoność całą noc, kurwa, się już nie wiem. Pewnie sprawdziłem. Chociaż ona się tam rozpieprza chyba jeszcze. Nie jestem pewny. To jest ciekawe, że na tych kamerach wszędzie jest, w sensie jest obraz, a w kuchni jest tylko audio, bo nie ma obrazu. Ale na innych kurwa nie ma w sumie audio. No jedna kamera akurat miała audio. Sprawne. Dobra, cika się tam rozpierdziela. Nie wiem, jest druga. A jeszcze nikogo u nas nie było i to mnie bardzo niepokoi. Słyszę tu pta... O dobra, już jest tu. Już tu przylas, już stoi kurwa i przyszedł się wyżalić, swoje smętne mordę pokazać tutaj w oknie. Nawet... O kurwa. Do widzenia. Żegnam. O! Soker. Dzięki. Ale twoja parszywa morda to wcale nie było to, co chciałem zobaczyć. Także... Jeśli byś mógł, to... To nie przychodź więcej. Bo ja wiem, że każdy ma swój wygląd. Ale ja muszę na ciebie patrzeć. I to mnie rozprasza. Mówiłem przecież coś. Gnój. Żadnego szacunku. Nie, na razie jest cacy. Uważam, że na razie jest cacy. Znowu się na nas patrzył. Ty swoje piękne czarne oczy. Lśnią się czarne oczy. I przez twe oczy czarne ochujałem w tej robocie. Tak ochujeć można tylko roz. Chica robi tony hołka kurwa w kuchni. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tam słychać, jak ona rozpierdala się w tych garach, to słychać jak cześć i żegnam. O nie, Foxeux. Tam słychać jak ona piszczy trampkami. Chica piszczy trampkami. Nie wiedziałem, że robię aż taki duży rozmiar trampów. Na taką kurwa kulosę. No właśnie miałem mówić, że nie ma jeszcze, że mam poniżej 20, a nie ma jeszcze 5. A tu proszę bardzo, pik.
piątunio, czy jakoś to było. No, w sumie tak, to jest piątoroz, więc piątek, piąteczek, piątunio, chyba że nie zaczynamy w poniedziałek. Podobno niedziela jest początkiem i końcem tygodnia. A poniedziałek śmierdzi po prostu. Nikt nie lubi poniedziałku. Ej, żegnam. Dobra. Jesteśmy bezpieczni, wszystko co? Nie panikujcie! Uspokójcie się! Żadnej paniki! Wszyscy natychmiast! Żegnam. Wypierdalaj. O! Dziękuję! To było całkiem miłe z twojej strony. Gdzie? A, jest dopiero po... Żadnego problemu. A nie grałem w to tak dawno, proszę bardzo. Haha. Mike Schmidt. On tutaj naściemiał w nazwisku. Żeby się zgadzało, żeby nikt nie powiedział. Ja już znam to nazwisko skądś. Zajebał ściemę. I dostał gówno, kurwa, żeby akurat mógł sobie kupić bakusia. Tak czy inaczej, jednak gwiazdeczka jest. Easy. Nawet było trochę skierów. Możecie popatrzeć, jak się... No jak się boję, Także, dzięki wielkie za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze, jak wam się podoba. I do zobaczenia w następnym. Na razie.